Alexa, czy YouTube zesrał się i śmierdzi? Jak podaje Wikipedia, platforma YouTube się zesrała. Odtwarzam Despacito. Miałem właśnie powiedzieć, że nie chce mi się ustawiać kamery. YouTube jest zjebaną platformą. Raczej wszyscy to wiedzą, więc nawet nie będę się nad tym rozwodził. Ale chciałem zamiast tego przytoczyć związaną z tym anegdotkę. Widzicie, jakiś rok temu na tym kanale pojawiła się seria z Minecrafta, bo nie wiem dlaczego, ale była. Każdy 11-latek kiedyś chciał taką zrobić i akurat tak się złożyło, że ją zrobiłem, jak byłem starym dziadem. Nieistotne. No i gdzieś między odcinkami wstawiłem absolutnie śmieszny i wyrafinowany żart. Był to film pod tytułem Funny Moment z Minecrafta. I YouTube mówi, że jest to kontent niezgodny z zasadami społeczności. Ale ja się ciebie, YouTube, nie boję i sram na wasze zakazy. I właśnie teraz, w tym momencie, odtworzę cały film, który mi zablokowaliście. To tyle. No bo wiecie, no bo funny moment z serii. Haha, że czajcie, że w serii nie było śmiesznych momentów. Czujecie ten kurwa geniusz humorystyczny? Nawet chyba w opisie filmu dałem jakiś pan coś w stylu no chyba niczego nie pominąłem. Czy ludzie w ogóle czytają opisy? Bo ja lubię tam dawać czasami jakieś losowe pierdoły. Możecie teraz zobaczyć, jaki pan jest w opisie tego filmu. W każdym razie to, co się stało, to prawdopodobnie YouTube zobaczył film trwający parę minisekund i automatycznie go wywalił do spamu. I z tym nawet nie mam problemu, po prostu jeden słaby żart nie zostanie upubliczniony. Mam za to problem z tym, co się działo potem w procesie. Ponieważ zostałem powiadomiony, że mój film został skasowany, odwołałem się od tej decyzji i sekundę później dostaję informację, że film został ponownie przeglądnięty przez ludzkiego operatora i nadal narusza standardy chuj wie czego. Wy kłamliwe chuje. Napisaliście bota, który usuwa content bez sprawdzania, a do tego napisaliście bota, który mówi, że jest człowiekiem i że tak czy inaczej mam się iść pierdolić. I to nie jest tak, że ja teraz sobie mogę zadzwonić do CEO YouTube'a i powiedzieć halo, CEO YouTube'a, pierdol się, dlatego że nie da się już odwołać drugi raz. Z kolei innym moim filmem, który spadł, jest To Coś. I pomyślicie sobie, no YouTube, no ja w sumie rozumiem, jest pandemia, nie chcemy szerzyć dezinformacji i tak dalej. I w sensie nie wiem, wydaje mi się, że jest to oczywiste, że publikowany materiał to żart, co nie? Jeżeli przyjrzą się Państwo koronawirusowi pod mikroskopem, mogą Państwo zauważyć, że ma on bardzo krótkie nóżki, które nie dają mu możliwości skakania. Dlatego też, aby kompleksowo i w pełni obronić się przed koronawirusem, spędzi resztę życia na trampolinie, ponieważ epidemia tam nie doskoczy. Serio, YouTube? Ale ten film jest chujowy, ja pierdolę.